Witamy wszystkich bardzo serdecznie, to jest Musiel i Mak, czyli program pod tytułem Kim jesteś? Naszym gościem albo waszym gościem, już można sobie mówić jak kto chce, jest René. René, słuchaj, pierwsze pytanie do rzeczy. Kim jesteś? Kim jestem? To zależy... To jest, wiesz, to jest podstawa jakby. Tak, czyli to jest to podstawowe pytanie. To są moje papiery, w które się nie zagląda, więc bardzo proszę, abyś tam nie zaglądał. Nie widziałem, nie widziałem. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem dla siebie? Kim jestem dla ludzi? Bo to myślę, że to trzeba w ten sposób rozpatrywać. No, René jak to René. Gotuje, sprząta, zbiera buty, płyty winylowe. Gdzieś tam prowadzi tą taką edukację hip-hopową, czyli pokazuje, czym tak naprawdę może być hip-hop, bo czasami tam te media w latach 90., tak jak i teraz, troszkę zakłamują to, co tak naprawdę powinno być pokazane, czyli taka edukacja i to bardzo ważne, co jest w hip-hopie, czyli szacunek, respect. Więc René to taki gościu, który lata kolorowo ubrany, zawsze pozytywny i jakby nie było, to stara się być tu i tam, czyli robić taki hip to the hop, gdzie tylko B-boy. Masz. B-boy. Tak, to ta druga strona, czyli B-boy, kolekcjoner dobrych klasyków, płyt winylowych. A gdybyś miał jednym słowem określić swoją postać, jak ono by brzmiało? Jednym słowem? Tak. Nie da się. Myślę, że nie da się. Mógłbym powiedzieć rzeźnik. A mógłbyś nazwać się... był rzeźnikiem, ale jestem. A mógłbyś nazwać się hip-hopowcem? O rany, myślę, że ludzie tak mnie nazywają. Ale czy czujesz się hip-hopowcem i czy uważasz, że mógłbyś się tak nazwać? Myślę, że jestem kimś, kto robi hip-hop. Kimś, kto robi hip-hop. Kimś, kto robi hip-hop. Hip-hopowcem może być ktoś, nawet kto słucha i mówi: o, tam stary, ja znam wszystkich wykonawców i płyty, jestem hip-hopowcem. Myślę, że jestem kimś, kto robi hip-hop. A powiedz mi, że tak ci przerwę, René, ile ty masz lat? No właśnie, ale od stówy w dół, czy do stówy mam liczyć? Od zera. René to jest rocznik 7-8, czyli 41. Stary. To w takim razie bardzo mnie ciekawi, jak odpowiesz mi na kolejne pytanie, bo chciałem cię zapytać, ile to jeszcze potrwa? Jak długo można być hip-hopowcem? O rany, o właśnie. No widzisz, spawaczem można być tak długo, aż cię z roboty nie wyrzucą. Dekarzem tak długo, dopóki nie poczujesz takiego lęku przed wejściem na dach. A jeżeli chodzi o hip-hop, no to chyba nie ma żadnych ram. To znaczy, wiesz... Mogą być ludzie, którzy gdzieś tam obawiają się, że ich wizerunek gdzieś tam, o, bo ja już mam 50 lat, to nie powinienem tak wyglądać, ubierać się i tak dalej. Ja się tym jakoś nie przejmuję. Uważam, że to, co robię, jest pozytywne, a jeżeli robisz coś pozytywnego, no to nie ma tego końca. To po prostu... A czy na przykład nie uważasz, że nazywanie siebie hip-hopowcem po 40 już może być obciachowe? W sensie chodzi mi o jakby pogląd twoich rówieśników. No, widzisz... Ja się troszkę dziwię, że takie pytanie mnie tutaj zadałeś, dlatego że w latach 90. Ten hip-hop, ta kultura, jakby, przepraszam, że ci przerwę. Ja jakby wiem, co bym odpowiedział, gdybym takie pytanie dostał. Jednak domyślam, chcę poznać się. Twoją się. Stronę, nie? Więc powiem tobie tak, w latach 90., gdzie kultura hip-hopowa, subkultura hip-hopowa wchodziła w szeregi polskiej młodzieży i tak dalej. Może był taki określnik, że to jest muzyka młodzieżowa, że to jest kultura młodzieżowa. Teraz stary, no Grandmaster Flash ma tyle lat, że ja jeszcze tyle nie mam, a cały czas robi hip-hop. Są ludzie, którzy cały czas działają. Crazy Legs, który też jest troszkę pop... starszy ode mnie, nie będę mówił ile ma lat, ale też cały czas robi hip-hop, więc nie ma na to reguły. I to, jak spostrzegają się ludzie, jeżeli robisz coś pozytywnego, to nie ma znaczenia, czy ty masz 40 lat, 50, czy będziesz miał 60 i nadal będziesz w tym dłubał, bo będą ludzie, którzy będą cię właśnie za to szanowali, że to nie jest sezonowe. I jeżeli chodzi o sezonowość, to pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z breakingiem, bo to było parę lat po tym, jak już poznałem hip-hop i zacząłem gdzieś tam się nim jarać i gdzieś tam nawet próbowałem na ścianie coś napisać, latałem z Markelem. Wandalizm, to trzeba zgłosić. Wandalizm, to trzeba zgłosić. Czy z Markelem latałem po pociągach, ale był do taki moment... Do moich szczelano, wiesz, no. O tym panu nic nie będziemy mówić, ale... Nie, no ja do dzisiaj jestem fanem, że przerwę. Jestem fanem naprawdę, pewnie, absolutnie. Pewnie, że tak. Ale to muzyki jest... nie wypowiedzi jakby. No nie, no właśnie. I powiem tobie, że miałem taką akcję, że poszedłem na amfiteatr, na trening, gdzie usłyszałem od pewnej osoby takie hasło: a ty
Też tylko tak na rok, czy za 2 lata, 3 lata też będziesz to tańczył jeszcze. No i tak zostało do dzisiaj. Tak więc miałem taką motywację od tego. A czy możemy nazwać cię w jakimś stopniu prekursorem tej kultury, jeśli chodzi o miasto Mogilno? Nie, nie, to na pewno nie. Zdecydowanie nie. Nigdy nie uważałem się za jakiegoś tam prekursora, jakiegoś gościa, który rozpoczął i tak dalej. Może gdzieś tam bardziej próbowałem być tak. Chciałem może tak, jakby to powiedzieć, ten hip-hop pokazywać bardziej niż moi poprzednicy, którzy i tak narobili dużo w Polsce i tak dalej. Jestem tego samego zdania. Oczywiście. Mówimy tu o Broken Stepsach, o Sonic Squad. Dlatego właśnie myślę, że René jest bardzo dobrym klientem na pierwszy odcinek programu Kim Jesteś? Oby nam czasu nie zabrakło. Kontynuuj. Więc na pewno nie jestem prekursorem. Jestem osobą, która może też dzięki nim, bo miałem fajne wzorce i chciałem mi pokazać, że w momencie, kiedy oni pozwolili mi, że tak powiem, kontynuować tą działalność grupy Sonic Squad, chciałem im pokazać, że wybrali odpowiednią osobę. Dlatego było No Drugs, które zrobiłem, żeby im pokazać, że ten hip-hop dla mnie jest bardzo ważny. Dlatego cały czas prowadzę jakieś tam zajęcia breakowe, oprócz tego staram się cały czas o tym mówić, o hip-hopie, edukować gdzieś tam dzieciaki. I to też jest niesamowite, jeśli wiesz, o czym mówię. Chodzi mi o to, że jakby żyjemy w świecie, w erze, gdzie jakby dzieciaki są odłączone od wszystkiego, bo widzą tylko ekrany, sale i tak dalej, a u ciebie mają jakąś alternatywę, co mi się bardzo podoba. Jednak też chciałem zapytać, czym dla ciebie jest hip-hop? Bo wiem doskonale, ja odbieram hip-hop jako niesamowitą formę ekspresji, ona mi pozwala się wypowiedzieć i tak dalej. Ja nie napiszę na przykład wesołego tekstu, jak jest mi smutno. No właśnie. Traktuję to jako mój kolega kiedyś nawinął, znaczy kiedyś, nie tak dawno, że traktuję hip-hop jako formę oczyszczenia, czy coś w tym stylu, rozumiesz? Że w b-boyingu raczej jest ciężko pokazać takie emocje, które targają tobą na teraz. Więc jestem ciekaw, czym jest dla ciebie hip-hop i jak go postrzegasz? To jest fajne pytanie, dlatego że większość... Ale wiesz, o czym mówię. Wiem. Chodzi o to, widzisz, jeżeli chodzi o mnie i o hip-hop, dużo ludzi mówi o pasja i tak dalej, nie? Bo jeżeli coś robisz tak dłużej, to jest twoją pasją. To nie jest jakąś tam zajawką krótką, czy hobby, bo hobby robimy to wtedy, kiedy mamy na to czas, a że tak powiem, René żyje z tego i funkcjonuje na co dzień. Myślę, że to jest elementem mojego życia. To tak jak rano wstajesz, idziesz siku, tak dla mnie po prostu puszczam sobie jakiegoś rapsa, nie? Jak ludzie idą i myją zęby, to ja na przykład zakładam buty z szerokimi sznurówkami. Uważam, że to jest dla mnie codzienność. Hip-hop jest dla mnie codziennością, która daje mi możliwość właśnie życia kreatywnego, bo jest to jedyna, jakby to powiedzieć, forma, tak to nazwijmy, która opiera się na muzyce, ale jest bardzo kreatywna, bo jeżeli posłuchamy muzyki metalowej, no to możemy fajnie pograć na gitarze, tak? Możemy jakiś tam, wiesz, metalowy tekst zrobić, a na koncercie polatać w kółko, czyli zrobić tak zwany młynek. Jeżeli chodzi o hip-hop, to zobacz. No, takie pogo. A jeżeli chodzi o hip-hop, to zobacz. Oprócz tego, że piszesz teksty, robisz muzykę, zbierasz winyle i możesz zagrać dobrą imprezę, malujesz, tańczysz, breaking, popping, locking, wszystkie te elementy, które się składają na taniec hip-hopowy, to zobacz, ile już tego jest, tak? A oprócz tego cały twój ubiór, to jak się ubierasz, to jaką masz zajawkę na to, żeby, wiesz, twoje buty były fresh albo wiesz, żeby mieć fajną czapę, która będzie ci pasowała do reszty ubioru, bo to nic nie jest przypadkowe, to nagle otwiera się taki wielki wachlarz, gdzie stary, naprawdę mocno kreatywne to jest. Rozumiem. I to jest dla mnie hip-hop, po prostu coś, czym mogę się pokazać na wielką skalę. A jeszcze jak o tych płytach mówiłeś, to powiem, że na przykład mi bardzo często ludzie zarzucają, że nie kupuję płyt polskich artystów, gdzie w momencie, ilekroć bym komuś nie powiedział, że nie kupuję, nie wspieram tej kultury w taki sposób, oni mówią, Musiel, robisz rap, jesteś raperem, mówisz o sobie raper, chociaż nigdy nie mówiłem. Zawsze mówiłem, że jestem osobą rapującą. osoba rapująca. Ale raper, instrument, który no, raper w moim wykonaniu naprawdę bardzo górnolotnie brzmi. Ja za każdym razem się tłumaczyłem, chłopie, byś widział, ile ja bitów kupiłem. To jest moje wsparcie dla tej muzyki. Zgadza się. Bo producenci to są ludzie, którzy naprawdę... No, tak. To jest plan B, bardzo. Zgadza się. No ale dobrze, skoro już jesteśmy przy ubiorze, to muszę cię zapytać o te buty, które są... No, René, zbierasz buty? René, zbierasz buty? Ludzie to zbierają znaczki, typowo, a ty, René, zbierasz buty? To jest typowo kobieca domena. Przynajmniej ludzie tak mówią. Pewnie ja się domyślam, co mi odpowiesz, ale jednak chciałbym, żeby ta skromna ilość fanów, którzy tam siedzi, żeby usłyszeli.
Jak to jest? René, czy nie uważasz, że zbieranie butów jest damską domeną? Nie, tak samo jak gotowanie. Kto jest najlepszym kucharzem? Na pewno nie Magda Gessler. Nie mów, że odpowiesz mi tak krótko. Nie, widzisz, tak, zbieram buty, kolekcjonuję, a może raczej... mam taką zajawkę na buty, ale to nie jest tak, że ja idę do pierwszego lepszego sklepu i o, poproszę cztery pary. A ile masz par? Bo to jest istotne. Myślę, że będzie ponad 40. To nie jest jeszcze tak dużo. Są ludzie, którzy mają na pewno więcej. Na pewno. Jeśli jakaś kobieta nas słucha w tym momencie, to i ma mniej, zadaj, to... sobie, zadaj sobie, kobieto, bardzo ważne pytanie. Ile masz ty i czy nie jest ci wstyd? O właśnie. No więc wracając do butów, to jest tak, że już widzisz na samym początku mojej jakiejś tam pasji takiej hip-hopowej, zawsze patrzyłem na b-boy, jakie mają buty, jak oni są ubrani. To znaczy, to jest taki element, uważam, że to jest element tego całego, tej kultury hip-hopowej, no bo jakby nie było lata 80, 70, 80, oni chcieli być fresh. To byli dzieciaki z Nowego Jorku, które na przykład nie miały kasy na wszystko, tak? Więc żeby wpaść na disco i być fresh, na przykład mieli szerokie sznurowadła. Szorowali buty i to powodowało, że każdy z nich gdzieś tam się wyróżniał. I ja obserwując to gdzieś tam na kasetach VHS-ach, zawsze patrzyłem, w jakich butach tańczą, nie? I zawsze, wow, te są dobre, te są dobre. Potem był taki etap, gdzie mogłem sobie pozwolić na to, żeby takie buty kupować. I nie były to buty z przypadku i nie były to buty, które kupowałem za nie wiadomo jakie ogromne pieniądze. To powiedz mi, tak z ciekawości, najdroższe buty, jakie kupiłeś? Najdroższe buty to... Najdroższe. I najtańsze, dla kontrastu. Dobra, najdroższe buty to były Nike Blazery czerwone z fajnym, takim nieobszytym jeszcze językiem, które tutaj kosztowały teraz, mnie 60 euro. Tutaj teraz gdzieś w okienku wyskoczy fotografia kolekcji. A najtańsze to pamiętam, jak kumpel do mnie dzwonił i mówi: stary, są w sklepie za 15 euro buty takie, jak widziałem u ciebie na okładce jakiejś płyty winylowej, tylko że nie mają kartonika. I ja mówię: no i co, po co mi karton? No i tak, za 15 euro kupiłem takie fajne riboczki. A dlaczego RSC? Dlaczego to RSC? RSC, no właśnie. Bo RSC praca z dziećmi na przykład jest jakby... Wiem to po sobie, że praca z dziećmi może być wymagająca, a poza tym dzieciaki są mega szczere. Jak coś nie pasuje, to dziecko mówi. To, co osoba starsza by trzymała w sobie, właśnie. Dziecko wali. Ale nie wiem, że to cię urzekło, bo takiej odpowiedzi się absolutnie nie spodziewam. Nie, wiesz co... Więc dlaczego RSC? Ja miałem tą możliwość, żeby trenować przy ludziach, którzy naprawdę mieli bardzo, bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o polski breaking, wiesz? I oni mi dali tą możliwość i poprzez breaking, poprzez to, że ja to robiłem, poznawałem inne elementy kultury hip-hopowej, poznawałem raperów, poznawałem DJ, poznawałem ludzi, którzy malują graffiti i tak dalej. I kurde, pomyślałem sobie, skoro ktoś dał mi taką szansę i pozwolił mi, żebym poznał taki inny troszkę świat, nie taki ten szary, chodnikowy, to czemu ja nie mogę zrobić tego samego, czyli pomóc innym, zobaczyć, że są ludzie, jest po prostu, wiesz, grupka ludzi, którzy robią coś fajnego. No teraz to już ta grupka jest ogromna, bo hip-hop jest wszędzie. Robią coś fajnego i to są ludzie, którzy cię wspierają. Bez względu na to, na jakim etapie jesteś, poziomie, oni cię wspierają. Więc pomyśl sobie, że taki dzieciak ode mnie, który ledwo do kosza dorzuci, w szkole jest, przypuśćmy, taką cichą osobą, nagle wpada na zajęcia, jedzie na pierwszy pokaz, jedzie na drugi pokaz, jedzie na zawody, dostaje piątkę od takich gości, którzy latają, fruwają i o których nigdy nie słyszał, jego rodzice nawet o nich nie wiedzą. Nagle wraca do domu, wraca do szkoły i sobie myśli: tak, skoro ten gościu siedzi na krześle i nie robi nic, a ja robię coś takiego, że 40 osób ostatniego weekendu przybiło mi piątkę, bo pokulałem się trochę po podłodze, to znaczy, że co? Że mogę zrobić coś więcej niż tylko siedzieć na krześle. Tak się zaczyna zajawka, nie? Tak się zaczyna zajawka. Dlaczego RSC? RSC to jest fajny skrót, chwilę... ale do tego przejdźmy później. No. Teraz mnie wybiłeś, jak ja tego nie lubię. A właśnie, co robisz, żeby zatrzymać w nich tę zajawkę na dłużej? Rozumiesz? Bo często bywa tak z młodymi, zwłaszcza, że jest coś. Sam wiesz, ile osób przychodziło na zajęcia, potem i dzisiaj już nie ma. Jest selekcja, tak, zgadza się. Wiesz co? Wiesz, bo ja na przykład jak zaczynałem, to pamiętam, że wszyscy się ze mnie śmiali i to było największym motywatorem, jaki tylko mógł być. Tak. Jak oni się ze mnie śmiali, że ja nie potrafię w bit wchodzić, to ja mówię: a ja wam pokażę. I teraz wyplikować, kurwa.
wkażę wam. O, on wypikuje. Bo to dla mnie bardzo ważne. Tak, tak, to napędza, na pewno napędza. To znaczy nie wszystkich, bo są też osoby takie, którym na przykład powiesz, że ło, stary, to było źle, do bani w ogóle. To gościu usiądzie ci tam w kącie i powie, to po co ja to robię, nie? I to sobie posiedzę przed telefonem, bo tu mnie nikt nie skrytykuje. No ja się z nich nie śmieję. Ja się z nich nie śmieję, dopinguję. Nie śmiałem się nigdy z dzieciaków u mnie na zajęciach. Nigdy, 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 przenigdy. Zazwyczaj ich dopinguję i pokazuję im ten wyższy level. Czyli, że jeżeli dzisiaj ci coś nie wyjdzie, to za tydzień ci wyjdzie i ty się tym wcale nie przejmuj. A zobacz, ile jest ludzi, którzy nas nawet nie są w stanie teraz, w tym momencie zrobić tego, co ty, no nie wiem, no robisz cały czas, no, i nie są w stanie tego zrobić i nie zrobią, bo im się nie chce, bo mają na to wyłożone, że tak powiem. A czy na przykład, to też jest dosyć ciekawe, nie? Czy praca z dziećmi nie doprowadza cię do pewnego stopnia irytacji w pewnych momentach? Nie, nie, wiesz co, ja oprócz tego, że prowadzę zajęcia taneczne, czyli breaking, to jeszcze prowadzę rytmikę, to też pracuję z dziećmi. Moja dziewczyna ostatnio wspominała, czy znam gościa, który nauczyłby nas salsy, wiesz. Salsa. Czy to jest hip-hopowe? Tak. To znaczy nie, salsa jest latynoska, a jeżeli ktoś bardzo mocno podziubie w tym hip-hopie, to zobaczy, że tam też są korzenie w hip-hopie. Więc z salsy. Czy nauczyłbyś nas Puerto Rico i tak dalej. Myślę, że nie znam aż tyle kroków, jeżeli chodzi o samą salsę. Myślę, że praca biodrami, to b-boye wiedzą, jak to robić, bo jest taki krok, który nazywa się salsa rock. I jest właśnie wzięty stamtąd. To jest świetne właśnie, nie? Że spotyka się dwóch ludzi z kultury hip-hop, a gadają o salsie. A gadają o salsie. No powiem ci, że robiłem wiele pokazów na zajęciach salsy. Mieliśmy dobrego przyjaciela w Irlandii, Pedro z Brazylii, Brazylijczyk, który prowadził właśnie szkółkę salsy. René rzucił pierniki na pożarcie jeszcze. I czekolada truskawkowa. I powiem ci, że gościu często do mnie wydzwaniał. Nawet zdarzyło się, że ja już byłem w Polsce, on do mnie zadzwonił, czy byśmy nie zrobili pokazu. Powiedziałem mu, że nie jestem w stanie się tak szybko wyrobić, żeby pojawić się w Irlandii, ale pojawiliśmy się, tańczyliśmy, robiliśmy mu pokazy, zbiliśmy piątkę, on w ogóle był gościem od capoeiry, więc taka fajna przyjaźń, gdzie to jest w ogóle... Dla mnie to jest najlepsze w hip-hopie, naprawdę, cokolwiek by się nie wydarzyło, gdziekolwiek nie pojedziesz, poznajesz tylu ludzi, że masakra. Tak, właśnie zobacz, jeżeli chodzi nawet o samą salsę, ja miałem okazję poznać gościa B-Boy Faez, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, to jest gościu, który jest z Hiszpanii. Robiliśmy razem pokaz na jednej takiej imprezce, w sumie to były zajęcia salsy, tak, świąteczne jakieś. No i w pewnym momencie on wbił i zaczął tańczyć salsę, bo to jest gościu, który płynie salsą. Świetne, naprawdę. I to było fajne. To było fajne, że właśnie my jako b-boye gdzieś tam wjeżdżamy na zajęcia salsy i ja patrzę na niego, on bez żadnych kłopotów śmigał salsę, więc to też poszedł. Więc co? Przechodzimy dalej? Przechodzimy? Chcesz jeszcze powiedzieć o RSC? O RSC, tak. RSC to jest taka kontynuacja Sonic Squad. To jest inna nazwa. Ale to dlatego, że widzisz, hip-hop to edukacja, to dużo ma wspólnego właśnie z edukacją. A tak. A RSC to w moim wykonaniu, czyli grupa młodzieżowa z Mogilna, nazywa się Rockin' Style Crew. Ale sam skrót RSC to też jest Rock Steady Crew, czyli legenda, jeżeli chodzi o breaking. Dlatego to jest takie nawiązanie, wiesz, my mamy swoją grupę, której trzy pierwsze litery są nawiązaniem do Rocksteady Crew. Jeżeli ktoś mnie zapyta z dzieciaków przychodzących na moje zajęcia i powie, a czemu nazywacie się tak, to zawsze im tłumaczę, trzy pierwsze litery to nawołują do legendy, czyli Rocksteady Crew. A nie myślisz na przykład, o to może być trochę kontrowersyjne pytanie, jakże jednak muszę je zadać, słuchaj, czy nie myślisz, że wprowadzanie b-boyingu na imprezy typu Dzień Kartofla i tak dalej jest mało hip-hopowe i właśnie to wyplenia z nich to, że one znaczy wyplenia, złe sformułowanie, jakby że przez to źle postrzegają tą kulturę. Nie, nie, myślę, że nie. Jeżeli nie tańczysz do muzyki narzuconej przez organizatora, tylko robię swój własny mix i wpadam i puszczam im Aretę Franklin Rocksteady i my robimy do tego pokaz, to ja nie sądzę, żeby to, że tak powiem, psuło
kulturę hip-hopową, bo grupa z Mogilna zatańczyła gdzieś tam na świecie. Bo jeśli chodzi o twoją postać, to usłyszałem też taką, wiesz, nie powiem ci od kogo oczywiście, no bo to jest bez sensu i tak dalej, ale usłyszałem, że z Renę jest o tyle dobrze, o tyle fajnie, że on robi coś z tymi dzieciakami, ale z drugiej strony, czy to dobrze, że pokazujemy takie coś tak pięknego, co mamy na festiwalach tego typu, nie? Wiesz co, ja chciałbym zabierać ich tylko i wyłącznie na hip-hopowe imprezy, ale to spowoduje, że ten breaking będzie ten cały czas... nie będzie dostępny do ludzi, którzy są, których spotykasz na co dzień. Idziesz do sklepu, rozumiesz, robisz zakupy i ktoś tam powie, a to on coś tam tańczy, nie? Bo to są ludzie, którzy nie pójdą na imprezę b-boyową, nie pójdą na zawody b-boyowe, breakowe, jakieś tam jamy i tak dalej, nie? Ja chcę, żeby to docierało do innych ludzi, ale w takim wydaniu, w jakim ja to robię. Czyli tak jak mówię, jeżeli ja bym puścił utwór, nie będę mówił jaki, nie będę mówił tytułów, bo nie znam tytułów, ale gdybym puścił utwór jakiś tam disco polowy, czy jakiś, nie wiem, ludowy i nagle mielibyśmy do tego robić pokaz, no to ja nie uważałbym, że jest to hip-hopowe, ale jeżeli ja puszczam naprawdę dobry jakiś tam rap, puszczam Jamesa Browna i my się świetnie na scenie do tego bawimy, nie patrząc na to, jak nazywa się dana impreza na plakacie, to my szerzymy ten pozytywny hip-hop. To jest właśnie szerzenie tego pozytywnego hip-hopu, dlatego że ktoś za chwilę do ciebie podejdzie, przybije ci piątkę i powie, fajnie to robicie, a ty mówisz, no właśnie jedziemy na dobry jam, który jest hip-hopowy, będzie w Żninie, przypuśćmy. I wtedy, ło, to muszę się wybrać. Wiesz, to ja ci tłumaczyłem tak, że jak Renę ma zarazić b-boyingiem no właśnie młodzież, to chodzi. Skoro na większość imprez hip-hopowych, gdzie są już wyjadacze, dzieci nie mają wstępu. Zgadza się. Albo tam, widzą tą różnicę, gdzie na wejściu mogą powiedzieć, że... Ja przynajmniej tak to odbierałem, mogą powiedzieć, jak jest naprawdę... Tak, na wejściu mogą powiedzieć, że ło, przy pana, ja do pana nie przyjdę na zajęcia, bo ja się tego nigdy nie nauczę, nie? A jeżeli ty robisz routines, robisz pokazy jakieś fajne, to, no, tak jak mówię, cały czas to do mojej muzyki, pod moje dyktando, czyli tak jak ja czuję ten hip-hop, a to, czy ty zatańczysz to w parku, czy ty zatańczysz to w lesie, czy zatańczysz, nie wiem, w piwnicy, to jest, wiesz, no, takie... Nieważne, gdzie to leci, ważne, czym jest i jak ty to chcesz pokazać, jak chcesz to pokazać, nie? Tak jak mówię, gdybym to zrobił do jakiejś tam beznadziejnej muzyki, no, ludzie tańczą na weselach, ale też puszczają dobrą muzę. I wtedy pokazujesz ten smaczek, że ten breaking, ten hip-hop jest no właśnie taki pozytywny. Dlatego już mówiłem wcześniej, że jest kreatywny i pozytywny, nie? Że... Rozumiem. Możemy? Dalej możemy. Coś? A kto ci tak mówił o mnie? Oczywiście nie powiem ci, nawet jak wyłączymy. Pewnie jakiś rdzenny hip-hopowiec. Mateusz. Mak mi to wszystko powiedział. Słuchaj, jak już zamknęliśmy ten temat, to chciałbym poruszyć coś też, co jest dla mnie bardzo ważne. Nie boli cię stereotypowe postrzeganie naszej kultury? W sensie na przykład, że jak ktokolwiek przechodzisz obok jakiejś starszej pani i ona już widzisz, że patrzy na ciebie tym spojrzeniem, a kaptur, bandyta. To znaczy tak, wiesz, dlatego... Ja na przykład bardzo z tym walczę. A wiesz, że fajnie to się, no, to pytanie odnosi się do tego, które rzuciłeś właśnie poprzednie. Nieprzypadkowo zadaję w takiej kolejności. Dlatego, że widzisz, dzwoniła do mnie pani, która pomaga ludziom starszym, schorowanym, nawet takim samotnym. Oni robią sobie swoje imprezy takie w swoim gronie, gdzie zbiera się 60, 70, 150 starszych osób. Robią sobie kolację wigilijną, rozumiesz, jakiś tam opłatek i nagle na takiej imprezie pojawia się grupa Rockin' Stay Crew, gdzie tańczymy i dostajemy od nich brawa na stojąco, gdzie niektórzy z ręką na sercu mówię, nie są w stanie nawet czasami wstać, bo są tak schorowani. Więc ja walczę właśnie z tym stereotypem w ten sposób. No, nie spodziewałem się, pokazuję im takiej odpowiedzi. Widzisz, i to są, jeżeli chodzi o starszych ludzi. Teraz zobaczcie dzieciaki. Dużo dzieciaków znaczy, ja nie mówię, lata z telefonem. Jasność, ja nie mówię, że tak jest w 100%. Nie. I tak dalej. Dlatego też ja właśnie mówię, że... Wiem, pamiętam, rozmawialiśmy o tym. Pamiętam, jak mi mówiłeś o tym, że przychodziłeś parkiem i pani dzwoniła na policję to i tak dalej. To jest pikuś. Ale tak, dlatego walczę. Dlatego ja jestem osobą, która lata kolorowo ubrana z uśmiechem na twarzy, krzycząc starszym ludziom dzień dobry, a młodszym siema i tak dalej.
To ja nawet starszym się ma krzyczę. Starszym też czasami. A co jest najlepsze, ci starsi nawet odpowiadają się. Tak, zaczepiają gdzieś tam i próbują ze mną nawet o tym rozmawiać, gdzie kolejny pokaz i tak dalej. No ale też mam sytuację taką, że przychodzę właśnie, to jest fajne, przychodzę, mijam matkę z dzieckiem. Dziecko no może miało 5-6 lat. I to dziecko patrzy na mnie, mama dzień dobry, ja jej odpowiadam dzień dobry, mijam i słyszę za sobą głos: mama, jak dorosnę też kiedyś będę takim hip-hopem. Właśnie, albo przechodzę koło szkoły. Niech to zostanie puentą. Tak, albo przechodzę koło szkoły, na ławce siedzą dzieciaki, szkoła podstawowa, no nie wiem, piąta, może czwarta klasa. I sześciu dzieciaków przeplatanych, chłopaczki i dziewczyny, nagle dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i nagle słyszę puk, 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 hip-hop. Stary, no widzisz, i ja nie wiem. A ci kiedyś mówiłem, nie? To jest tak, że ja kiedyś ktoś mi powiedział, że lubię małe dziewczyny tylko i wyłącznie dlatego, że po koncercie jakaś dziewuszka podeszła i powiedziała, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie. A ja wtedy ją przytuliłem, zrobiliśmy sobie fotografię i ona poszła, nie? I no. Dla społeczeństwa już jestem tym wiem, złym... ale to nie, to oznacza, że jesteś pozytywną osobą, która potrafi podziękować tak naprawdę za takie wsparcie, które dostajesz, bo stary, co z tego, że podejdzie do ciebie gościu, widzisz, który będzie tu... w twoim wieku, przybije ci piątkę, a za chwilę cię za plecami obgada, a podchodzi dzieciak, który... Do którego to trafiło, to co ty rapujesz, to co robisz na scenie. Ja dążę do tego, że to sprowadza się do tego, że lepiej być chamem i powiedzieć: odejdź ode mnie, no czego nie, ty chcesz. Nie, to nie można iść pod publikę. A publiczność jest dziwna. Ja dlatego, wiesz co, powiem tobie, że dużo ludzi gdzieś tam pędzi czasami przed telewizorem, znaczy do telewizorów, o może tak powiem. Czyli do telewizji, chcą się pokazać w jakichś programach i tak dalej. Ci ludzie czasem coś zdobywają, czasem uda się, dalej rozwijać i tak dalej. A czasami jest tak, że kończy się na tym jednym programie i ci ludzie są gdzieś tam zapomniani. A jeżeli robisz coś nawet na własnym podwórku i zdobywasz coś, co nazywa się szacunek, czyli oni się ciebie nie boją, oni cię szanują. Oni nie uważają cię za gwiazdę, dlatego chcą sobie zrobić z tobą zdjęcie, tylko oni cię szanują, to jest dużo lepsze, dlatego że no, robisz coś od siebie, prawdziwego, nie robisz tego... A przede wszystkim trafiłeś. Tak, tak. Nieważne, kim jest odbiorca. Tak, tak. Widzisz, teraz są takie czasy, że dużo ludzi robi coś na 5 minut, tak? To chcą te 5 minut, czyli lajki pod klipem i tak dalej. A to nie na tym polega, bo możesz nie mieć ani jednego lajka, a no ktoś sam ci nagle zadzwoni i powie... mnie to nie interesowało. Tak, a ktoś ci zadzwoni i powie: ty stary, coś mi tam mówili, że coś fajnego zrobiłeś, nie? I, no, zrobiłem, wiesz. No, cierpię, to fajnie, to chcę zobaczyć to. Chcę zobaczyć. Czujesz taką, że jesteś takim lokalnym celebrytą? Jakąś rozpoznawalność? Pewnie, jasne. Nie. Niewiarygodnie to brzmi. Niewiarygodnie. No, jestem osobą rozpoznawalną, to na pewno. Nie da się ukryć, ale to nie dlatego, że jestem celebrytą. Niektórzy znaczy, się śmieją tak i tak mówią, tak. To znaczy, to niektórzy robią sobie niezłe jaja i tak czasem mówią: o, René to taki celebryta, bo jest wszędzie. Tak, jestem wszędzie, ale to dlatego, że no, jestem osobą, to znaczy ja tak myślę, że jestem osobą pozytywną, która po prostu no, chce być tu i tam. Jeżeli robię jakiś hip-hop, nie będę mówić, czy on jest super, czy on jest beznadziejny, bo to oceniają ludzie, którzy mnie obserwują i widzą, że pracuję z dzieciakami i robię tamto, robię to, jestem tu, staram się pomagać w organizacji jakiejś tam imprezy, czy nawet prowadzę jakieś imprezy, czasami nawet niezwiązane w ogóle z hip-hopem. Chociaż dla mnie to też jest element hip-hopu, dlatego że biorę majka w dłoń i mogę gadać, czyli jestem MC. Nawet jeżeli są to mikołajki dla dzieciaków, gdzie przychodzi 300 dzieciaków na salę i się nagle wszyscy świetnie bawią. Ale ty nawet jak... Właśnie to jest fantastyczne, że nawet jak prowadzisz mikołajki, to dalej po ubiorze widać, że jesteś hip-hopowcem. Tak, tak. Ja tego nie zmieniam. Nie przychodzi René w garniturze, możecie mi wierzyć. Ja miałem taką sytuację parę miesięcy temu, że moja córka, która ma 15 lat, jest skautką, ona musiała wyjechać na taki weekend ze skautkami i... Tematem przewodnim był jakiś tam temat przewodni i oni musieli mieć tam swoje przebranie i musiałem jej poszukać w lumpeksie marynarkę, bo ja nie noszę i nie mam swoich. Klasyka gatunku. Hip-hop. Ale gdyby chciała bluzę z kapturem, to nie ma problemu. Pich by powiedział, albo czapkę, bo jeżeli nawet chodzi o bluzę z kapturem. Następne pytanie też, znaczy ważne, nieważne, mnie bardzo ciekawi i interesuje. Nie oszukujmy się. Sport jest świetny i fantastyczny. Ile w sport włożysz, sport tyle ci odda z powrotem, jeśli nie masz żadnej kontuzji i tak dalej. Tak. My jednak pokazujemy, co potrafimy na imprezach. Tak.
I hip-hop ma to do siebie, że czasami włożysz w niego wszystko, a on nie da nic z powrotem. No. Jak ci się udało nie być? A ja myślałem, że już ile reny masz medali? Nie. Chodzi o to po prostu, że wiem, że nie pijesz. Nie pijesz, nie palisz, a przecież tak. Imprez... Nigdy nie zapaliłem ani jednego papierosa. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek używki, to pierwszą moją używką w życiu była kawa, dlatego że chodząc do szkoły zawodowej pracowałem na nocnych zmianach, żeby móc zorganizować imprezę No Drugs. Więc w nocy pracowałem, a w dzień latałem, rozklejałem plakaty i organizowałem gdzieś tam tą całą imprezę, rozplanowywałem co i jak ma być. Więc to była moja pierwsza używka. Papierosów nigdy nie paliłem, tak jak już mówiłem. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne używki... Alkoholowe, to... No to jest dla mnie niesamowite. Wiesz, ja nie znam drugiego takiego człowieka jak ty, który by, wiesz, jakby był tak czynnym hip-hopowcem i nie słyszałem nawet, że ktoś Renego widział pijanego albo nawet podpitego. Nie ma opcji, dlatego że... Teraz widzisz, to ja rozumiem. Masz były takie elementy, były też takie elementy, gdzie ja chciałem po prostu mieć czysty umysł. Czysty umysł, żeby móc stworzyć, czyli... Byłem mocno nastawiony kreatywnie na breaking, dlatego że wiemy, że to nie chodzi o to, żeby skopiować wszystkie kroki, które już są zrobione, ale chodzi o to, żeby wymyślać swoje, żeby robić swoje rzeczy. Czy można niektórym się udaje to robić po pijaku. Ja chciałem być świeży, żeby wiedzieć na przykład, że ten patent, który zrobię, będę mógł go za chwilę przećwiczyć i zrobić go jeszcze raz. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że nie bawiłeś się najlepiej tylko i wyłącznie po to, żeby twój hip-hop był lepszy? Nie, są ludzie, którzy twierdzą, że dobrze, że ja nie piję. Okay. Bo ja potrafię się dobrze bawić. To znaczy, jestem zwariowaną osobą. Uważam, że jestem zwariowaną osobą, ponieważ potrafię się czasem tak wyluzować, że ja nie potrzebuję używek, żeby się świetnie bawić. Nie potrzebuję używek, żeby się świetnie bawić. Nie mam takiej blokady, nie mówię, że ja potrzebuję. Nie, ja też nie twierdzę, że ty potrzebujesz. Chodzi ja o to, że lubię. Że ja nie mam takiej bariery, że gdzieś jestem i nagle stoję pod ścianą. Bo potrzebuję, wiesz... Bodźca i tak dalej. Pamiętam, były pewne takie imprezy, odbywały się w Janikowie. I wjechaliśmy na jedną imprezę, gdzie, nie wiem czemu, ale środek był pusty, wszyscy siedzieli przy ścianach. Pojawiło się Sonic Squad i już nie był pusty. I nic nie piliśmy, nic chłopacy nawet nie palili, po prostu wpadaliśmy i dla nas, wiesz, muzyka była używką, nie? Byłem takim bodźcem, gdzie... Wszystko, stary, ja mam tak, że jak gdzieś tam wpada mi w ucho jakiś kawałek, to mam ciarki i ja potrafię w kuchni, gotując obiad, robić toproki. Nie schodzę na footworki, żeby nie rozlać zupy na przykład, ale tak, uważam, że wiesz, jeżeli potrafisz się odpalić przy muzyce, to nie potrzebujesz używki. Jeżeli potrafisz mieć ciarki po znalezieniu fajnych klasyków, butów i do tego wciągasz sznurówki i patrzysz na te buty i mówisz, stary, ja pamiętam na Beat Streetach takich tańczyli. Taki gram. Tak, żebyś wiedział. Albo na przykład płytę winylową. Z płytami to miałem przygody takie, że moglibyśmy tutaj nagrać kolejny odcinek. Tą kolekcję też pokażę w fotografii. Mam nadzieję, Mag, że to uchwycisz. I najlepsze jest to, że wiesz co, że rozmawiając na przykład z innymi ludźmi, DJ-ami, czy na przykład miłośnikami płyt winylowych, usłyszysz od nich fajne takie wiadomości, które też... No, kto na przykład nagrał, ile nagrali płyt i tak dalej, kto jest producentem, gdzie była wyprodukowana, w którym roku, bla, bla, bla. W moim przypadku jest inaczej. Ja mogę ci pokazać płytę, nad którą siedziałem 3 godziny na słuchawkach. Na YouTubie znalazłem tylko filmik, który ja pamiętałem z VHS-u, że była grupa, która robiła pokaz i tam był fajny utwór. Znalazłem na YouTubie to po wielu latach ten sam filmik, zgrywany z VHS-u, gdzie jakość jest beznadziejna, gdzie dźwięk, w ogóle utwór nie leci cały. To było w czasach, gdzie nie można było Shazama sobie włączyć, czyli tego programu, który ci znajdzie utwór. Tylko ja słuchałem, czy będzie jakiś wokal, żeby po tym wokalu wpisywać w drugim okienku w Google i znaleźć ten kawałek. Ale udało się. Udało się i kupiłem winyla. I mam tego winyla tutaj. Kolejna, mało tego. Kolejna pamiętam, niesamowita historia człowieka, pamiętam, który nie pije. Właśnie. Pamiętam, jak oglądałem Rap Day, bo nie miałem okazji być na tym w Warszawie, ale pamiętam, jak oglądałem Rap Day na żywo na telewizji Bydgoszcz. Mój ojciec wtedy wyszedł z domu, ponieważ mecz jakiś leciał i on chciał oglądać, ale mama stała po mojej stronie, więc leciał Rap Day u nas na telewizji Bydgoszcz. Byli b-boye.
I był pokaz Prusaka i Kiełpola i oni tańczyli dla Wembleya, który, świętej pamięci Wembleya, który już nie żył. I tam był kawałek, który po prostu miałem ciarki. Nie wiedziałem, bo tak jak mówię, nie było Shazama programu, gdzie tam wiesz. Nikt nie wskazał palcem. Nikt nie wskazał palcem. Stary, to jest ten kawałek, to ty nie wiedziałeś. Musiałbym zadzwonić do chłopaków. Ty, a jak tańczyliście, to do czego tańczyliście? Oni pewnie nie pamiętaliby, bo tańczyli do wielu utworów i nikt nawet nie zwracał na to uwagi. Po prostu każdy się tym jarał. W ogóle, jak ja bym odebrał, jak na ich miejscu, jak odebrałbym takie pytanie, co za kawałek? Tak, poza tym, stary, musiałbym dzwonić z domowego, bo nie było komórek, więc. Trafił do mnie potem utwór NASA If I Rule the World i wiedziałem, że to jest ten sample, to jest ten podkład, który był właśnie wtedy na Rap Day i oni tańczyli. No i znalazłem i mam też w swojej kolekcji ten utwór i tą płytę. I to tak, wiesz, to są takie rzeczy, które to powodują, że ta płyta, ja nie powiem ci, kiedy się urodził wykonawca, bo wiem, że takie rzeczy możesz sobie sprawdzić na Wikipedii, ale mogę ci powiedzieć takie ciekawostki o tych moich płytach, czy nawet o butach, że ty powiesz, kurde, stary, to nikt by mi tego nie powiedział, no bo nikt nie miał takiej przygody, takiej samej przygody akurat z tą samą płytą, co ja, nie? I to jest, no tak, to są to jest takie rzeczy. Magia muzyki. To jest magia muzyki. Poza tym, co jest fajne jest też to, że ja już kiedyś mówiłem, rozmawiałem z Oushitem z Poznania, ci, którzy wiedzą, że to jest bardzo pozytywna postać i że wykorzystał to kiedyś przy swoim wywiadzie. Wykorzystał Oushit. A ci, którzy nie wiedzą, to sprawdźcie Oushita. Na pewno jest postać, którą warto sprawdzić. Dobry tancerz i maniak hip-hopowy. Powiedziałem mu, że to nie sztuka jest mieć kupę kasy, iść kupić płytę. Ale sztuką jest znaleźć ten sam smaczek za marne grosze, za 5 zł. Ale wygrzebać i mieć z tego taką satysfakcję. To jest właśnie hip-hop, taki digging, wiesz, to jest hip-hop. Z jakich klasyków producenci tną kup płyty na bazarze, przechodzone i tak dalej. Tak, właśnie. Dobrze, René, słuchaj, mam dwa ostatnie pytania i teraz pytanie, które mnie naprawdę mega ciekawi. Też ciekawi, co to słuchaj, za pytanie. Stary, gdybym wziął twój telefon na przykład, znalazł tam bym kontakty na pewno do wielu b-boy, prawda? Pewnie tak. Słuchaj, gdybyś miał założyć dzisiaj skład, biorąc pod uwagę tych b-boy, kiedy byli w czasach najlepszych, absolutnie najlepszych w swojej formie, jesteś ty i 5 z twojej książki telefonicznej. O ja. No to Bartek na pewno. Jaki Bartek? Bartek z Wągrowca. To jest gościu, który się jara. No nie, dobra, okej. To jest pierwsza postać. Nie pytam dlaczego nawet. I to jest pierwsza postać No tak, jest sztosem. Jest sztosem. Bezapelacyjnie. To znaczy ja ogólnie szanuję wszystkich b-boys i b-girls. Są nie, to ludzie, którzy... Ja wiem, doskonale wiem o tym, że szanujesz tak samo jak i ja szanuję. Jeżeli pytam o piątkę tych wyjadaczy do twojego składu. Piątkę wyjadaczy. Oczywiście zakładając, że każdy z nich w tym momencie jest u szczytu swojej formy. A jak nie jest, a był? No to też go zaliczmy. To też go jak zaliczmy. Był kiedyś to... w takim, wiesz, sztosie. No, to tak jak już mówiłem, Bartek z Wągrowca to jest pierwsza osoba. Drugą osobą jest Jezus z Mogilna, który jest to, no, dla mnie to był taki, no, motorek napędowy. Pamiętam, że chodziliśmy na treningi, ja no tak, chciałem się z nim... chory człowiek, tak, absolutnie. Chciałem stanąć naprzeciwko niego i treningi polegały na tym, że muszę mu pokazać, żeby zdobyć jego jakiś tam szacunek, żeby gościu powiedział w końcu, stary, ale wymiatasz. To jest druga postać. Trzecia postać to jest też Bartek. To jest Bartas, który... zaczynał od ekipy Broken Glass, Broken Glass 2. To jest gościu z Kielc, obecnie mieszka w innym mieście, ale Bartas... Masz numer właśnie, do niego? Mam go na fejsie, nie mam. Okay. Nie mam, dobra, nie mam numeru. Pewnie jakbym napisał szybko, to by mi go dał, więc zaraz będzie w mojej książce. Ale to jest Bartas, dlatego że pamiętam w 99 roku Solar powiedział mi, jak byliśmy na imprezie w Szczecinie, B-Boy Contest i grupy robiły pokaz, wiesz, i wyskoczyło właśnie Broken Glass. I Solar powiedział do mnie tak, sprawdź tego ziomka, co będzie robił. I w momencie, kiedy on zaczął tańczyć, widziałem, że on ma flavor, on miał taki... To był gościu, który w czasach, kiedy b-boye tańczyli i wchodzili na freeza, on tego freeza wplatał w swój taniec. A poza tym miał takiego zadziora, że kurde, nawet gdzieś tam rapsy lecą o nim, że Bartas zjada cię wzrokiem. Tak. To jest trzecia postać, tak? Jeszcze... Czwarta. Ja jestem czwarty. Ja jestem pierwszy, dobra. Jesteś pierwszy. Dobra. Jesteś pierwszy, ale powiedziałem ty i jeszcze 5. Ja jeszcze 5, dlatego to jest dwie. Trzecia. Jeszcze dwie postacie. O rany.
Nie wiem kto jeszcze. Dlatego, że jest naprawdę dużo b-boy, którzy są na fajnym poziomie. Mumin, o, b-boy Mumin, Kielce reprezent. To jest wariat, to jest mój dobry przyjaciel, z którym miałem okazję potańczyć, powariować troszkę w Irlandii, robić fajne rzeczy, fajne treningi, wygłupiać, a poza tym razem mamy Pibier Dolsana. Nie było tego. Na temat butów. Się. Pamiętam kilka fajnych akcji z Muminem, jak w sklepie babę zrąbał, bo się koleżance chwaliła, o czym my stojąc w kolejce rozmawiamy i Mumin w tym mówi. No jak o czym? Mówi, o butach pani, o butach. Człowiek ma pasję, mówi, to o nich gada. Zapraszamy na streeta. No i poszliśmy na drugi dzień na streeta i tańczyliśmy. Tak, Mumin to jest gość z Kielc, którego i bardzo mocno pozdrawiam. Piąty do twojego składu marzeń, do twojej ekipy. Dream Team, taki Dream Team. Tak jest. W którym jesteś kapitanem zresztą. Wiesz co, piątą osobą, którą bym wziął, to wziąłbym gościa, który teraz obecnie jest u mnie w składzie. Jest to mój Krześniak. Ale to dlatego, że widzę w nim taki potencjał fajny. Kącik, tak? Kącik, to jest kącik, dlatego że widzę w nim potencjał i wiem, że gdyby on stanął z tą całą ekipą, to dostałby takiego niezłego, taki niezły zastrzyk energii, która by spowodowała, że nigdy by nie przestał robić to, co jak robi. Przychodzę do was na próbę czy tam treningi, nie wiem jak to teraz się nazywa, widzę, jaki niesamowity progres chłopak zrobił. Ja muszę ci powiedzieć, że cała reszta grupy w ogóle czasami ma niezły ubaw, bo są rzeczy, które ja wpadam i mówię, słuchajcie, zrobimy to i to i to. I pokazuję jakiś ruch i mówię, ale musicie to przerobić po swojemu. I on nagle robi, nie? On się nie zastanawia i on to robi. I oni nagle siedzą, ty po co dzisiaj przyszedłeś na trening, wiesz, do niego w ten sposób? Ty już tego nie rób, bo wiedzą, że on to zrobi, nie? Że to jest gość, który po prostu, wiesz, chłonie to i wiem, że jak gdyby on stanął z tą całą czwórką i ze mną piątką, tak, która jest zwariowana, pokazaliby mu fajną drogę do tego, czym tak naprawdę jest breaking, nie? Wiesz, czasami jest tak, że spotykasz, to tak, gdybyś robił rap cały czas z jedną osobą, to brakowałoby ci czegoś, tak? Jakichś tam dodatkowych smaczków, tak? To tak jakbyś grochówkę jadł cały czas, codziennie, grochówkę. Nagle dostajesz inne smaczki. Lubię grochówkę. Na taką pogodę jest idealna. Ale dostajesz takie inne smaczki, które powodują, że kurde, można jeszcze tak, a można jeszcze tak. Wiesz, każdy z tych b-boy, których wymieniłem, ma coś w sobie. I ma to takie coś, co po prostu, stary, jak ich widzisz, to mówisz, wow! Tak, i wiem, że oni tą swoją energię przekazaliby jemu. Okej, okay, słuchaj. Ostatnie pytanie. Ostatnie. Jak ci się podoba projekt? Kim jesteś? Jestem pierwszą osobą, która bierze w nim udział. Pierwszą osobą. Co myślisz o pytaniach? Trudne, łatwe? Pytania są fajne. Czy są trudne, czy łatwe? To zależy, bo zależy jak to jest nastawiony, jak to będzie nastawiony. Ja odpowiadam tak, jak czuję i tak uważam, że te pytania są fajne, trafiły do mnie i cieszę się, że to takie pytania padły, a nie na przykład René, ile lat już tańczysz i jaki masz rozmiar buta? Bo nie wiemy, czy jumać ci jest w piwnicy. Ale wiesz, tutaj zadałeś mi kilka fajnych pytań, na które cieszę się, że mogłem odpowiedzieć i że tak odpowiedziałem, a nie inaczej. Cieszę się też, że nie dowiedziałem się wcześniej, jakie będą pytania. Nie, on mi nie powiedział, nie chciał mi powiedzieć. Zresztą nawet nie dopytywałem, bo dopytywałeś. Zapytałem tylko, czy będę wiedział. Zapytałem tylko, czy będę znał pytania. Tak, tak, to padło takie pytanie, potem mi powiedziałeś, że nie ma mowy, bla, bla, bla. Co mnie bardzo ucieszyło. Projekt jest fajny, mam nadzieję, że inne osoby, które będą brały w nim udział, które macie już tam w zanadrzu i chcecie z nimi przeprowadzić kilka wywiadów, będą tak samo zadowolone jak ja, bo myślę, że powstanie z tego coś fajnego. I widzisz, nawet udało nam się to skończyć bez przeklinania. Tak. Poza jednym twoim, jednym moim, ale... Ale to tak dla równowagi, żeby nie było, że tylko ty przeklinasz. Okej, okay, rozumiem, że musisz dorównać. Tak. Dobra, słuchajcie, więc kończymy. To jest Musiel Mak, projekt Kim Jesteś, odcinek pierwszy, a naszym gościem był René One. René, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja też dziękuję, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, to możecie pisać w komentarzach. René chętnie odpisze. A ja chętnie odpiszę. Tak. Dziękujemy. Yo. Nawet kubki mają takie, Rocking Style Crew, pokaż.
know what I mean. Yo, man, but we gon' go to amphitheater and rock 'em, man. You know what I'm saying?